Moi drodzy, krótki komentarz do tego tygodniowego laboratorium, które poświęcone jest naiwnemu klasyfikatorowi Bayesa. Jeżeli chodzi o materiały do przeczytania, to proponowałbym Wam, żebyście przeczytali dwie rzeczy. Po pierwsze, krótki artykuł na temat optymalności naiwnego klasyfikatora Bayesa. Tam sama koncepcja jest bardzo ładnie i przystępnie opisana. Naiwny bias też dosyć zabawnie jest opisany tutaj w notatce na Medium, która pokazuje, w jaki sposób można wykorzystać ten klasyfikator do rozwiązania słynnego problemu Monty Halla. Problem Monty Halla to jest problem z teleturnieju, gdzie gracz jest postawiony przed trojgiem drzwi i za jednymi z tych drzwi jest ukryta nagroda. Gracz wskazuje jedne drzwi, na co prowadzący grę otwiera jedne z dwóch pozostałych drzwi, pokazując te drzwi, za którymi nagrody nie ma. Zatem ostatecznie nagroda jest albo za drzwiami wybranymi przez gracza, albo za drugimi drzwiami, tymi, które pozostają zamknięte. No i gracz ma teraz możliwość zmiany swojego wyboru. Pytanie, czy to ma jakiekolwiek znaczenie. Przecież początkowo gracz ma 1/3 szansy na znalezienie wygranej. I okazuje się, że oczywiście należy koniecznie zmienić tą decyzję i to jest bardzo prosto i łatwo pokazane. Dlaczego? Razem z symulacją, którą możecie sobie odpalić w jakimś notatniku, która dokładnie Wam pokaże, że jeśli nie zmienicie swojej decyzji, to macie 1/3 szansy, że wygracie, a jeżeli zmienicie, to macie 2/3 szansy, że wygracie. Natomiast jeżeli chodzi o sam naiwny klasyfikator Bayesa. W tym ćwiczeniu, w tym tygodniu macie trzy rzeczy do zrobienia. Po pierwsze, macie przykład przepływu w RapidMinerze. Ja jeszcze za chwileczkę w osobnym filmiku króciutko podpowiem. Macie też prosty przykład, jak to zrobić w Orange Data Mining. Tutaj jeszcze raz, bawiąc się Titanikiem. Tu akurat się nic kompletnie nie zmienia. To jest bardzo podobny przepływ do tego, który realizowaliśmy w zeszłym tygodniu. Nie powinniście mieć z tym żadnych problemów. I wreszcie gorąco zachęcam, żebyście uruchomili ten notatnik. W tym notatniku macie cały przepływ od początku do końca z czytania zbioru danych z zewnątrz, podziału zbioru danych na zbiór uczący i zbiór testujący, uruchomienia czy zbudowania prawdziwego modelu naiwnego klasyfikatora Bayesa w scikit-learnie i ewaluacja jakości poprzez wyświetlenie macierzy pomyłek, wyliczenie ogólnej dokładności czy jakichkolwiek innych miar jakości tego modelu. Tutaj chciałem bardziej skupić się na samym naiwnym Bayesie, po to, żebyście dobrze go zrozumieli. Dlatego, że można spotkać czytelniejsze i mniej czytelne wyjaśnienia samej koncepcji tego klasyfikatora. Otóż wszystko zasadza się na takim fundamentalnym twierdzeniu, prawdopodobieństwie warunkowym, które sformułował wielebny Bayes. I to już ponad 200 lat temu. Zgodnie z tym twierdzeniem, prawdopodobieństwo H oznacza tutaj pewną hipotezę, D oznacza obserwowane dane. I prawdopodobieństwo warunkowe, tak jak zdefiniował je Bayes, mówi o tym, że prawdopodobieństwo tego, że hipoteza jest prawdziwa, jeśli obserwujemy takie dane, jakie widzimy, to prawdopodobieństwo tego, że zaobserwowalibyśmy takie dane, jakie obserwujemy, gdyby nasza hipoteza była prawdziwa, razy prawdopodobieństwo a priori, że hipoteza jest prawdziwa. To, co jest tutaj na dole w mianowniku, to jest tylko i wyłącznie normalizacja. Ona jest taka sama dla różnych hipotez. Tu akurat jest przykład dla klasyfikacji binarnej, to znaczy mamy hipotezę i mamy zaprzeczenie tej hipotezy, ale tak naprawdę tych hipotez może być więcej, tak? Moglibyśmy sobie klasyfikować jakieś instancje, mielibyśmy 10 klas decyzyjnych, no to mielibyśmy hipotezę od 1 do 10. I tutaj tak naprawdę w liczniku mielibyśmy sumę tych wszystkich prawdopodobieństw warunkowych dla wszystkich poszczególnych hipotez. Dlaczego? Bo jak sobie zobaczycie, to suma po tym wszystkim pozwala, to jest taki czynnik normalizujący, tak? Dzięki temu te prawdopodobieństwa stają się prawdziwymi prawdopodobieństwami sumującymi się do jedynki. Tylko i wyłącznie to ma na celu. Natomiast jeśli naszym celem jest tylko i wyłącznie znalezienie bardziej prawdopodobnej hipotezy, bez konieczności wskazania dokładnie, ile wynosi prawdopodobieństwo, wystarczy w zupełności policzyć liczniki, mianowniki w ogóle nas wtedy nie interesują. Spróbujmy spokojnie przegryźć się przez ten wzorek.
patrząc na taki bardzo prosty zbiór danych i mam nadzieję, że to już w zupełności Wam wystarczy, żeby zrozumieć, w jaki sposób naiwny klasyfikator Bayesa jest używany w uczeniu maszynowym i w eksploracji danych. Mianowicie, wyobraźmy sobie sytuację taką, że mamy 6 przykładów, które zaobserwowaliśmy, to jest nasz zbiór uczący. Zaobserwowaliśmy jakieś zwierzęta i te zwierzęta są opisane przez 4 różne atrybuty i mamy zmienną cenę. Tak? To jest przypisanie do klasy. Widzimy, że obserwujemy 2 gromady, ssaki i ptaki. Pojawia się teraz nowe zwierzę. Po raz pierwszy spotkaliśmy takie zwierzę i nie mamy zielonego pojęcia, czy to jest ptak, czy ssak. Więc spróbujemy teraz policzyć sobie prawdopodobieństwa 2 hipotez. Pierwszej hipotezy, to znaczy H1, czy nasza hipoteza H będzie mówiła o tym, że ten nietoperz to ssak, a zaprzeczeniem tej hipotezy będzie hipoteza, że jest to ptak. Tak? Więc teraz pytamy się, jakie jest prawdopodobieństwo, że to coś jest ssakiem, czyli jakie jest prawdopodobieństwo hipotezy H, jeżeli widzimy takie dane, jakie widzimy. A jakie dane widzimy? No widzimy, że jest to zwierzę żyworodne, które ssie mleko matki, ma 2 nogi i umie fruwać. No to to jest prawdopodobieństwo, że zaobserwowalibyśmy takie dane, jakie obserwujemy, gdyby nasza hipoteza była prawdziwa, to znaczy gdyby to zwierzę naprawdę było ssakiem, razy prawdopodobieństwo a priori, że zwierzę jest ssakiem. Zacznijmy od tego prawdopodobieństwa a priori. Co ono oznacza? Ono tak naprawdę to jest rozkład klas w zbiorze uczącym. Chyba że potraficie z zewnątrz podać te prawdopodobieństwa. To jest pewnego rodzaju oszacowanie tego, jak prawdopodobna jest ta poszukiwana hipoteza w rzeczywistości. W naszym przypadku mamy 6 elementów w zbiorze uczącym, mamy 3 ssaki, 3 ptaki, więc prawdopodobieństwo a priori tego, że coś jest ssakiem albo że coś jest ptakiem, wynosi dokładnie 50%. Dlaczego to jednak jest bardzo ważne? Zobaczcie. Gdybyśmy budowali na przykład klasyfikator, który ma na celu identyfikację jakiejś rzadkiej choroby na podstawie wyników badań medycznych, tak? I mielibyśmy tam 20 atrybutów i one by opisywały wyniki różnych testów i chcielibyśmy zbadać teraz prawdopodobieństwo hipotezy, że dana osoba ma tą rzadką chorobę. Powiedzmy, że ta choroba występuje raz na 10 tysięcy przypadków. To oczywiście zbudowanie takiego zbioru uczącego, w którym mielibyśmy jeden rekord reprezentujący chorą albo chorego i 9999 rekordów pokazujących osoby zdrowe, nie miałoby absolutnie żadnego sensu. Żaden klasyfikator niczego się z tego nie nauczy, dlatego że ten pojedynczy rekord oczywiście utonie w tej powodzi rekordów pokazujących osoby zdrowe. Z kolei, jeżeli byśmy skompilowali zbiór danych, w których mielibyśmy połowę przykładów osób chorych i połowę przykładów stanowiłyby instancje osób zdrowych, to wtedy, gdybyśmy tylko i wyłącznie szacowali to prawdopodobieństwo a priori na podstawie zbioru uczącego, to doszlibyśmy do wniosku, że połowa populacji ma tę chorobę, a połowa jej nie ma. Dlatego to prawdopodobieństwo a priori pozwala nam dodać wiedzę ekspercką niezależnie od zbioru uczącego. Możemy skonstruować dobry zbiór uczący, wyważony, gdzie będziemy mieli połowę przykładów osób chorych, połowę osób zdrowych, a jednocześnie dostarczyć informacji klasyfikatorowi, która powie, tak naprawdę to prawdopodobieństwo, że ktoś jest chory, wynosi 1/10000. Cóż to w takim razie teraz jest to? Prawdopodobieństwo, że zaobserwowalibyśmy takie dane, jakie obserwujemy, gdyby hipoteza była prawdziwa. No, tutaj właśnie pojawia się owa naiwność w klasyfikatorze, naiwnym klasyfikatorze Bayesa, dlatego że my musielibyśmy rozważać rozkład łączny tych wszystkich cech, i to mogłoby być obliczeniowo bardzo kosztowne. Naiwne założenie tutaj głosi dokładnie tyle, że możemy to prawdopodobieństwo, że widzimy takie dane, jakie widzimy, jeśli hipoteza jest prawdziwa, że my możemy je wyrazić jako iloczyn indywidualnych prawdopodobieństw cząstkowych dla każdego atrybutu. Innymi słowy, że prawdopodobieństwo, że widzimy takie dokładnie dane, jak tutaj widzicie, jeśli to jest ssak, to jest to samo, co prawdopodobieństwo, że zwierzę jest żyworodne, jeśli jest ssakiem, razy prawdopodobieństwo, że ssie mleko, jeśli jest ssakiem, razy prawdopodobieństwo, że ma 2 nogi, jeśli jest ssakiem, razy prawdopodobieństwo, że lata, jeśli jest ssakiem. Innymi słowy, zakładamy, że wpływ poszczególnych atrybutów, tak, żyworodność czy jajorodność, ssanie mleka, liczba nóg czy umiejętność latania jest od siebie całkowicie niezależna. Tak? I niezależnie wpływa na to, czy zwierzę jest ssakiem, czy też nie.
Oczywiście w praktyce tak nie jest. W praktyce atrybuty są ze sobą bardzo silnie skorelowane. Niezależnie od tego, czy będziemy mówili o tego typu klasyfikacji, czy to będzie klasyfikacja maili jako spam i nie spam, tak? I wtedy atrybutami są słowa i my próbujemy zobaczyć, jak wygląda współzależność pomiędzy poszczególnymi słowami. Jasne, że w rzeczywistym świecie atrybuty są ze sobą silnie skorelowane, ale jak się okazuje, to założenie o niezależności wpływu atrybutów na zmienną decyzyjną wcale nie przeszkadza naiwnemu klasyfikatorowi Bayesa bardzo dobrze działać w praktyce. No to spróbujmy sobie teraz to policzyć. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zwierzę jest żyworodne, gdyby było ssakiem? No, patrzymy sobie na wszystkie ssaki, które widzimy w naszym zbiorze uczącym, to są te pierwsze trzy zwierzaki i widzimy, że wszystkie one są żyworodne. Zatem prawdopodobieństwo, że zaobserwowalibyśmy zwierzę żyworodne, gdyby było ssakiem, wynosi 100%, tak? Czyli 1. Jakie jest prawdopodobieństwo, że ssie mleko? No, wszystkie są mleko, które widzieliśmy dotychczas, wszystkie ssaki, które dotychczas widzieliśmy, są mleko, więc to prawdopodobieństwo wynosi 1. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zwierzę będzie miało dwie nogi, jeśli jest ssakiem? Zaobserwowaliśmy na razie trzy ssaki, dwa z nich miały cztery nogi, jedno z nich miało dwie nogi. Jakbyście się zastanawiali, jakim cudem wieloryb ma nogi, to ma. One są co prawda schowane pod skórą, ale no, ewolucja nie potrafi przecież wykonać aż tak gigantycznego skoku, skoro wieloryby wróciły z lądu z powrotem, żeby zacząć żyć w morzach, to ich ogólna konstrukcja szkieletu nie różni się aż tak bardzo od konstrukcji innych ssaków. Tak samo mają miednicę, mają biodra i mają szczątkowe nóżki, które są schowane pod skórą. Jeżeli ktoś nie wierzy, to niech sobie wygoogla szkielet wieloryba. I wreszcie ostatnia rzecz. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zwierzę będzie fruwać, jeśli jest ssakiem? Patrzymy na wszystkie ssaki, które widzieliśmy dotychczas. Żaden z nich nie fruwa. Więc zgodnie z tym to prawdopodobieństwo wynosi 0. Zatem teraz mamy 1 razy 1 razy 1 trzecia razy 0. To 0 tutaj spowodowało, że cały ten iloczyn od razu zbiegł nam do zera i stwierdzamy, to jest niemożliwe, żeby to zwierzę było ssakiem. Rzecz jasna, to jest poważna wada tego klasyfikatora. Dlaczego my oszacowaliśmy to prawdopodobieństwo jako 0? No, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że my nigdy wcześniej nie zobaczyliśmy ssaka, który umie latać. To nie znaczy, że żaden ssak nie lata, to oznacza po prostu, że nasz zbiór uczący jest no, za mało bogaty, za mało reprezentatywny. To jest tak, jakby ktoś przyszedł do banku po kredyt i okazałoby się, że nigdy jeszcze nie daliśmy kredytu nikomu, kto jest urodzony we wrześniu, w związku z tym decyzja zapadłaby, o, pan jest urodzony we wrześniu, to nie. No, kompletny absurd. Więc w takim przypadku stosuje się tak zwaną poprawkę Laplace'a. I poprawka Laplace'a polega na tym, że jeżeli któreś z tych cząstkowych prawdopodobieństw wynosi 0, wówczas w to miejsce podstawiamy pewną niewielką liczbę. Czasami w niektórych implementacjach to jest wstawienie pewnej niewielkiej stałej, chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby uciec z zera, mówiąc kolokwialnie, a czasami ta niewielka stała zależy od liczby atrybutów. Jest tym mniejsza, im więcej jest atrybutów, czyli tam tak naprawdę bierze się pod uwagę liczbę różnych atrybutów. W jednym i drugim przypadku koncepcja jest dokładnie ta sama. Chodzi o to, żeby nie wpisywać do tego iloczynu zera, tylko wpisać tam pewną niewielką liczbę, która oczywiście zmniejszy znacząco to prawdopodobieństwo, ten wynik całego tego iloczynu, ale przynajmniej nie skieruje go zupełnie do zera. Więc jeśli przeanalizujecie sobie ten przykład i policzycie sobie tą samą hipotezę tylko w drugą stronę, czy policzycie sobie prawdopodobieństwo tego, że hipoteza jest niespełniona, to znaczy, że to zwierzę jest ptakiem, to wtedy zobaczycie, jak naiwny klasyfikator Bayesa sklasyfikowałby tego nietoperza jako ssaka czy jako ptaka. Gdzie jeszcze naiwny klasyfikator Bayesa bardzo dobrze działa? No, wspomniałem już o tych filtrach antyspamowych. Naiwny klasyfikator Bayesa jest bardzo szybki, jest bardzo wydajny, bardzo łatwy w implementacji, naprawdę dałoby się to napisać w paru linijkach kodu, jest uniwersalny i stanowi bardzo dobry baseline. Zazwyczaj dla wielu problemów danych, szczególnie tam, gdzie tych danych jest na tyle dużo, żeby te cząstkowe prawdopodobieństwa jakoś sensownie oszacować, naiwny klasyfikator Bayesa potrafi dawać bardzo dobre wyniki i stanowi dobry punkt wyjścia do poszukiwania lepszych, silniejszych algorytmów do zaimplementowania. W drugim filmiku krótko przedstawię Wam, w jaki sposób podejść do tego w RapidMinerze. Jeszcze słowo komentarza na temat zadania. Tak, dałem Wam zadanie.
No, tych zadań jest na tyle dużo, że możecie sobie powybierać, które chcecie zrobić, które nie, więc to już pozostawiam Wam. Tutaj jako termin wskazałem 10 maja. Możecie wybrać sobie dowolne narzędzie. Możecie sobie zrobić to w Erze, możecie zrobić w Pythonie, możecie sobie zrobić to w środowisku graficznym, wszystko jedno. Pracujemy z tym samym zbiorem SMS Spam Collection, który już wcześniej widzieliście, więc nie stanowi on dla Was żadnej zagadki. Mamy tam parę tysięcy SMS-ów, niektóre z nich są spamem, niektóre nie, no i trzeba teraz je klasyfikować. Możecie wykonać to, czyli macie zbudować naiwny klasyfikator Bayesa, tak, który będzie odróżniał spam od niespamu. Warunek zaliczenia ćwiczenia polega na tym, że musicie uzyskać tą ogólną dokładność, czyli dokładność uśrednioną między klasą spam i ham, większą niż 90%. Dlaczego? Dlatego, że zwykłe głosowanie większościowe daje 86%, więc uzyskanie 87% nie jest jakimś specjalnie dobrym wynikiem. Jeżeli chcielibyście to zrobić sobie w Pythonie, to jest ciut bardziej wymagające, dlatego że musicie wtedy zobaczyć, w jaki sposób ten zbiór danych, który jest generalnie tekstem, w jaki sposób przerobić go na format już dostępny dla Pythona. Osoby zainteresowane, znów możemy sobie o tym podyskutować w czasie konsultacji. Pokażę Wam, jak to zrobić, jeżeli stanowiłoby to problem. Czyli na razie tyle, a ja zabieram się za przygotowanie filmiku pokazującego wykonanie tego ćwiczenia w RapidMinerze.